Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony włoski agent Oskar Jursza. Szanowni Państwo, w tym materiale poruszę kilka tematów, które w przypadku zakupu płytek ceramicznych, gresowych, niegresowych, jakiekolwiek bo one nie były, powinniście na które, rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę, lub też pytania, jakie powinniście zadać w salonie, gdzie je kupujecie. Więc zebrałem takie rzeczy w miarę podstawowe. Postaram się też Państwu wytłumaczyć, czym są płytki rektyfikowane, nierektyfikowanych. Nie aczkolwiek wiem, że było to pewnie już przerabiane na niejednym materiale na YouTube, ale jako, że robię taką całość, chciałem właśnie, żeby to wszystko było właśnie zebrane w jakąś taką jedność, tutaj na moim kanale. I gdyby ktoś miał jakieś pytania, to będę mógł go też odsyłać do tego filmu. Więc zacznę właśnie od tej kwestii, czym są te płytki rektyfikowane, co to znaczy. Czym się różnią od zwykłych płytek. Najprościej przedstawię to na grafice. Czyli tutaj. Jak widzą Państwo na tej grafice, u góry mamy płytkę rektyfikowaną, na dole mamy płytkę. Nierektyfikowaną. Płytka rektyfikowana ma ścięte brzegi pod kątem 90 stopni. Czyli widzimy, że mamy tutaj równe ścianki, czyli powierzchnia i boczna ścianka są równe. To daje nam możliwość zrobienia jednolitej fugi na, całej, na całym brzegu płytki. Na przykład 3 mm. I ona będzie widoczna zawsze jako 3 mm. Zrobimy 2 mm, będzie zawsze fuga widoczna jako 2 mm. W przypadku płytek nierektyfikowanych te brzegi nie są ścięte, więc tak jak tutaj Państwo widzą, teraz kursorem jeżdżę, one są pod pewnym kątem. Co powoduje, że na przykład jeżeli stosujemy krzyżyk 3 mm, to fuga u góry może być widoczna na 4, a nawet i 5 mm. To zależy od tego, jak bardzo te płytki, powiedzmy, są, mają nierówne powierzchnie. A może się zdarzyć tak, że jedna będzie miała trochę więcej, jedna troszeczkę mniej, i ta fuga nigdy nie będzie jednolita. Tego typu płytki, na przykład, e, są to płytki ścienne, płytki ścienne nierektyfikowane. Dla Was ważne, ważne jest to, aby płytka była wytrzymała, spełniała wszystkie normy które powinna spełniać właśnie płytka ceramiczna, też płytka gresowa i abyście byli zadowoleni przez wiele, wiele, wiele lat po jej ułożeniu przez glazurnika, mm. przez profesjonalistę, który będzie te płytki układał. Więc szanowni państwo, tak to wygląda. W przypadku na to należy zwrócić uwagę, że w przypadku właśnie płytek rektyfikowanych, kiedy te brzegi są równe, proste, możecie zastosować małą fugę. I teraz pytanie, jaką fugę minimalną mogę zastosować? Po pierwsze, nie wolno tego łączyć. Żadnej, nie ma czegoś takiego jak płytki bezfugowe. Płytki zawsze układa się na fugę. Minimalna fuga do niedawna, zresztą nadal wielu włoskich producentów w swoich parametrach technicznych podaje, że minimalna fuga to są 2 mm. Natomiast można znaleźć już na rynku producent, producentów, którzy e, pozwalają na montaż z fugą. 1 mm. Są też i tacy. Więc tutaj należałoby zwrócić się bardziej do producenta płytek z zapytaniem, jaką minimalną fugę przewiduje. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ jeżeli Państwo zrobią mniejszą fugę niż tą zalecaną przez producenta, w przypadku jakiegokolwiek sporu, że tak powiem, gwarancyjnego, że no coś się dzieje z tymi płytkami, no to takie rzeczy będą brane pod uwagę. Jeżeli producent mówi, że to jest tak samo jak nie wiem, z samochodami, jeżeli producent mówi, że macie wlewać tam paliwo, nie wiem, bezołowiowe, a wy gdzieś tam znajdziecie paliwo ołowiowe i wlejecie to paliwo i mimo, że ten samochód będzie jechał i coś się stanie i oni zweryfikują, że wleliście nie to paliwo, no to będzie wasz problem. Bo wtedy producent, że tak powiem, będzie unikał jakiejkolwiek odpowiedzialności. I tutaj dokładnie taka sama sytuacja jest. Jeżeli producent mówi, że fuga minimalna to są 2 mm, to wy musicie to ułożyć w dwóch mm. Dom jest wasz, łazienka, czy tam salon, czy pokój, cokolwiek by to nie było, jest oczywiście wasze, i to Wy na końcu decydujecie, ale musicie być świadomi tego, że to wy na siebie bierzecie odpowiedzialność właśnie związaną z tym, że. Nie położyliście tego tak jak trzeba, tak jak zaleca producent. Więc później nie będzie, że tak powiem, albo winny glazurnik, albo winny ten. Nie. Wina, ten, który się na to decyduje, bierze na siebie odpowiedzialność. Więc tak to wygląda. Więc jeszcze raz, fuga, płytka rektyfikowana. Możecie stosować fugę, możecie ułożyć płytkę nawet, o ile producent pozwala. 1 mm. Fuga. Nierektyfikowana ta różnica zawsze będzie widoczna. Jak zastosujecie nawet 1 mm, to u góry ta fuga będzie 2-3 mm. Co jest ważne, jeszcze jedna rzecz, bo ktoś może sobie powiedzieć: A to ja taką nierektyfikowaną, jak połączę tutaj, to będę miał fugę u góry, która będzie miała tam te 2 mm. No niestety to tak nie działa. Problem, który wyjdzie wam w jakimś tam w odległości czasu. Będzie taki, że kiedy tutaj na dole te płytki będą dotykały się, to automatycznie wyeliminuje to możliwość, aby fuga dotykała, dochodziła do kleju czy też do betonu. Co się stanie? Te brzegi z reguły w płytkach, że tak powiem, nierektyfikowanych, mają też glazurę. One nie wchłaniają. A za tym idzie, jako że nie wchłaniają, no to będzie wam odpadać ta fuga. Będziecie mieli piaseczek taki w miejscach, gdzie gdzie jak ta fuga zacznie odpadać, się kruszyć i to naprawdę nie będzie fajne. Dlatego ważne jest to, aby stosować odpowiednią fugę do odpowiednich płytek i na to musicie zwracać uwagę. Następna rzecz. Jakie jest wykończenie płytek? Chodzi tutaj głównie o powierzchnię mamy takie można powiedzieć trzy podstawowe wykończenia powierzchni, czyli mamy e, naturalny, czyli matowy, poler we włoszech określany jako levigato i lapato, ta nazwa się zrobiła taka międzynarodowa, czyli też takie połączenie płytki naturalnej i poleru. Natomiast, no i tutaj znowu e, są producenci, którzy Wymyślili sobie jeszcze dodatkowe nazwy. Tak samo jak na przykład jest coś takiego jak lapato a campo pieno, Czyli e, płytka e, lapatowana. Nie wiem, jak to tak na polskie przenieść, żeby było tak tak, u, w miarę prosto. Płytka lapatowana, polerowana na całej powierzchni. Czyli e, na końcu ona wygląda tak, jakby była lewigato. Czyli poler. A z niewiadomych mi względów. E, Producenci niektórzy nazywają to lapato la a campo pieno. Ale jak przyłożycie obok siebie i poler, i to lapato a campo pieno, to nie zobaczycie różnicy, bo one obie będą tak samo się świeciły. <laughs> no są dziwne rzeczy. Najlepiej jak ktoś Wam mówi, że jest taka powierzchnia, to najlepiej ją zobaczyć. Niech, niech Wam pokaże, żeby nie było potem niespodzianki, bo Wy się przygotujecie, że na przykład, po, o, lapato, czyli będzie tak na powierzchni się świeciła, a głębiej będzie matowa, a tu niespodzianka, niestety tak nie będzie, więc oczywiście musicie zwrócić na to uwagę. Czyli naturalna to jest płytka naturalna, matowa, bez jakiejś tam dodatkowej obróbki. Poler to jest dokładnie ta sama płytka, która trafia na specjalne maszyny, które przecierają powierzchnię tych płytek i powodują, że te płytki stają się właśnie polerowane, lewigato. Czy można je w domu jeszcze raz przepolerować, jakby coś się stało? Nie ponieważ zetrzecie tą, to szkliwo, które, które nadaje ten kolor płytce, i niestety będziecie mieli problem, że no nic z tego nie będzie. Oczywiście dotyczy to nawet tak zwanych gresów barwionych w masie, bo gres barwiony w masie to nie znaczy, że macie tam tej grafiki więcej. To jest zawsze szkliwo. To szkliwo, które, które, które nadaje odpowiednią kolorystykę, odpowiednie te użylenia, te żyłki, wszystko to jest właśnie też dzięki grafice połączonej, że tak powiem, ze szkliwem i jak wy to zaczniecie polerować, to to zetrzecie i nic z tego nie będzie. Więc to tak nie, 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 niestety tak nie działa. W gresach, technicznych, w gresach technicznych, jeżeli są one polerowane, to można, można je przepolerować odpowiedni, odpowiednimi maszynami, odpowiedni, odpowiednimi tarczami, i można je przywrócić, że tak powiem, do stanu fabrycznego, że tak ładnie będą się świeciły, wyglądały. Ale takie coś głównie tylko w gresach technicznych, które na całej swojej grubości są rozrobione z tego samego materiału. Więc, więc, tak to wygląda. To, że macie płytkę, która wygląda klastryko, nie znaczy, że ją będziecie mogli przepolerować. Absolutnie nie. Bo to jest cały czas naniesiona grafika poprzez drukarki, specjalne drukarki i jest to wypalane w piecu i to wszystko. Tam nie, że bo, bo, bo to wygląda klastryko, to sobie przepoleruje. Absolutnie nie. Takich rzeczy nie wolno robić. Jedziemy dalej. <ścoughs> e, czy Gres ma klasę antypoślizgowości? I tutaj mamy Antypoślizgowość, która jest, ja jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, przepraszam bardzo, bo Państwu w tej chwili zasłaniam. Jest dodatkowe oznaczenia. Mamy jeszcze A, B i C. Są to oznaczenia techniczne, bardziej stosowane, jeżeli chodzi tutaj o kwestie związane z, z basenami, z miejscami publicznymi, gdzie są jakieś tam dodatkowe wymogi, jeżeli chodzi o antypoślizgowość. Natomiast w miejscach prywatnych, domowych zazwyczaj są sprzedawane dwa rodzaje powierzchni. R9, czyli to jest ta najgładsza powierzchnia i R10, która w porównaniu z tą bardzo, bardzo gładką stawia delikatny opór. R10 to są zazwyczaj na przykład produkty, które są stosowane w łazienkach, na podłodze, w miejscach użyteczności publicznej, czyli hotele, restauracje, bary, tego typu miejsca, tam powinno się stosować R10. Ja robiłem kilka dużych inwestycji, kilka hoteli w Polsce, gdzie właśnie na ściany szła gładka płytka R9, a na podłogę był obowiązek ułożenia płytki z certyfikacją oczywiście R10. R11 to jest płytka antypoślizgowa, która też może być umontowana, że tak powiem, w normalnych miejscach, nawet w domu, ale na zewnątrz. Są producenci, którzy mają na przykład R9 lub R10 jako płytkę taką do wewnątrz, którą normalnie, że tak powiem, mopem sobie wyczyścicie, umyjecie bez żadnego problemu. I na przykład mają taką samą płytkę, dokładnie tak samo wyglądającą, R11, którą możecie zastosować na balkonie, na tarasie, na chodniku, jeżeli chcecie mieć kontynuację tego samego koloru, tego samego wzoru, też i na zewnątrz, bo tak bardzo Wam się podoba. Ta płytka, lub też nie chcecie za bardzo udziwniać, czyli chcecie mieć wszystko, że tak powiem, w jednym odcieniu, w jednym, w jednym rodzaju płytki. Na przykład efekt drewna, efekt jakiegoś kamienia, jakiegoś marmuru, który Wam się podoba. R11 to zazwyczaj taka powierzchnia, która jak w dotyku, jakbyście dotykali, to ma taki efekt, jakby to był papier ścierny. To daje nam duże bezpieczeństwo w przypadku, gdy spadnie deszcz, czy, czy rozleje się coś wylejecie woda, czy podczas podrywania ogródka na taki chodnik nalejecie, to nie będziecie mieli problemu, że tak powiem z poślizgowością. Zimą też to dużo daje, ale nie ukrywajmy, nie oszukujmy się, jak jest lód, to jest lód i z lodem, no niestety, no, to nie jest tak, że nawet jak włożycie sobie płytkę R13 a będzie lód, to też pojedziecie na tym. Jeżeli chodzi o R13, R13 nie wiem, czy w Polsce, nie zwrócimy uwagi, powiem wam szczerze, ale na przykład we Włoszech czy też w Niemczech R13 stosuje się w centrach handlowych, w miejscach, gdzie jest na przykład lód, gdzie są ryby, gdzie jest obróbka, że tak powiem, że jest dużo wody, wilgoci, bardzo, bardzo mokro. I tak jak kładą te ryby na lodzie w niektórych centrach handlowych, to właśnie tam, gdzie jest takie, takie duże narażenie na pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, na bardzo śliską. Na to, że podłoga może być bardzo śliska, stosuje się E13. To już jest płytka z takimi, takimi bolcami, jak gdyby. Oczywiście wszystko zrobione z ceramiki, z gresu, więc tak to wygląda. Tak jak mówiłem, ABC to są dodatkowe oznaczenia. Z reguły są spotykane w płytkach, które montuje się gdzieś przy basenach lub po prostu muszą też spełniać dodatkowe normy, więc może być tam typu, nie wiem, nawet R11A, R11B, czy tam R11C, bo jest to też testowane na takiej zasadzie, pod jakim kątem, e, aha, nie widać mnie, fajnie, tu pokazuję ręką, pod jakim kątem, a, a mnie tu w ogóle nie widać. E, chodzi o to, że pod jakim kątem zacznie się ślizgać czy tam but, czy bosa noga, już teraz dokładnie nie pamiętam. <laughs> więc tak to, tak to dokładnie że tak powiem, wygląda. O to chodzi. Aha, ja zrobiłem coś takiego. To przepraszam. Już jestem. Więc, tak jak powiedziałem, standardowo to, co kupujecie do domu, to jest z reguły R9 lub R10 i to są gładkie płytki. R11, chodniki, jak najbardziej. R12, R13 to już miejsca użyteczności publicznej. Tak jak wspomniałem, centra handlowe, strefy takie dosyć specjalne. Jaką krosę odporności na ścieranie mają płytki? I teraz płytki dzielimy, to jest określenie symbolem PEJ. I tu wam pokażę od razu cały. Zniknę na chwilę, że jeżeli ktoś chce sobie zrobić, stop i przeczytać. Powiem wam tak, jeżeli macie P1, P2 i P3, to są płytki, których ja bym na podłodze nigdzie nie, nigdy nie stosował. Według mnie to są płytki, które są za słabe, zbyt delikatne. A ja nie chcę uważać, nie chcę w domu chodzić jak na jajkach, żeby nie uszkodzić podłogi czy czegoś takiego, więc od P1 do P3 to są rzeczy, które stosuje się na ścianach. Płytki normalne, glazura, tego typu rzeczy. P4, P5 to są najczęściej spotykane produkty, są to z reguły gresy i są to gresy, które stosuje się w domach i miejscach użyteczności publicznej. Ja z moich producentów i z tymi, z którymi współpracuję, to zazwyczaj mamy y, prawie wszędzie Pay5 dosyć rzadkością już jest takie Pay 4. Z reguły Pay 5. Z tego względu, że są to no jest to oszczędność też w produkcji, bo daje się płytkę o powierzchni dużo bardziej wytrzymalszej. i ona spokojnie trafia do domu i spokojnie może trafić do y, centrum handlowego gdzie może być układana we wszystkich pasażach, może być układana w dowolnych miejscach. P 4 na przykład, powiedzmy sobie, o, P 4 gdzie mogłoby być też ułożone P 4 P 4 mogłoby być też ułożone na przykład, nie wiem, w sklepu typu rezerwet CCC, CCC3C, tak, CCC, jakiś tam tego typu, tego typu sklepy, tam też spokojnie te P 4 mogłyby być ułożone. Natomiast, mówię, producenci z reguły w Gresach mamy Pay5, z tymi, z którymi ja pracuję, to praktycznie 95% to są, to są pay 5 nie trzeba się o nic martwić, można to spokojnie montować w biurach, szkołach, świetlicach, sklepach, marketach, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. tym oczywiście w pasażach, tak? Bo jeżeli zauważycie to z reguły na salach, tam, gdzie się stosuje, że tak powiem, takie wózki, do przewożenia tych palet czy, czy, czy tego typu rzeczy, no to z reguły macie płytki 20 na 20 i one są wtedy tam 12, 15 czy 20 mm grube, więc to są, to są gresy typowo techniczne. Ale w tych wszystkich pasażach, w tych wszystkich sklepikach, tego typu rzeczach, normalne gresy P5, te same, które trafiają też do waszych domów i tutaj nie ma jakiegoś, jakiegoś problemu. Ale oto! Oczywiście, jak jesteście w salonie, spytajcie, tak, no bo no w końcu kupujecie, płacicie i chcielibyście wiedzieć, czy macie Pay5 na przykład, czy Pay4. Pay4, Pay5, spoko, montujcie, nie ma żadnego problemu. Gorzej, jak te płytki nie mają jakiejś tam certyfikacji, przychodzą gdzieś tam z jakichś Chin, czy nie wiadomo skąd. Nie mają europejskich certyfikatów, nie mają żadnej jakiejś takiej dokumentacji. Panie, bo jest cena dobra, to trzeba brać. No, z reguły jak jest cena dobra i trzeba brać, to dosyć szybko się wraca do tego remontu, bo jest tylko problem. Więc na to ja bym zwracał uwagę. Pytałbym się po prostu o to, jaki to jest, jaki to jest produkt. Czy płytki są dostępne w różnych odcieniach? I teraz co tutaj mam na myśli? Tutaj mam na myśli, że są kolekcje, które są na przykład tworzone jako bardzo stonalizowane. Tak jak widzicie na zdjęciach, tutaj na przebitkach z materiałów, że płytki potrafią być ciemne, jasne, i właśnie to mam na myśli. Więc jeżeli w salonie widzicie jedną płytkę, bo z reguły mamy te już nowoczesne wszystkie wystawki, gdzie jest jedna płytka. No to oczywiście, jeżeli macie jedną płytkę, to nie jesteście w stanie stwierdzić, czy ten produkt nie będzie stonalizowany mocno i nie przyjdzie Wam coś, czego na przykład się nie spodziewacie. Więc warto zadać to pytanie w salonie, czy te płytki są w różnych odcieniach, czy one są jaśniejsze, ciemniejsze, niech Wam pokażą zdjęcie w katalogu, a najlepiej jakby mieli na przykład na, na, na magazynie gdzieś jedną paczkę, żeby tą jedną paczkę otworzyć, wyłożyć wam kilka płytek i żebyście je sobie zobaczyli na żywo. To, co jest ważne, płytka, którą widzicie w salonie, będzie inaczej wyglądała u was w domu, więc warto wypożyczyć na przykład, nie wiem, tam za 50 zł jedną taką płytkę, na jeden dzień ją wypożyczyć, wziąć do domu, położyć ją w domu w różnych miejscach, w różnych momentach dnia, kiedy jest i lepsze słońce, gorsze słońce i, i kiedy się robi tam prawie ciemno, żeby zobaczyć, jak ta płytka będzie wyglądała w waszym pomieszczeniu. Później płytkę oddajecie, dostajecie 5 dych z powrotem i jest, jest git, jest fajnie, nie? Więc, więc nie, na końcu nie ponosicie żadnego kosztu. I no warto jest czasami coś takiego zrobić, jeżeli nie macie pewności co do tego, jak ta płytka będzie u was w domu wyglądała. Dodatkową rzeczą, lecz na którą trzeba zwrócić uwagę, no to to, że na niektórych ekspozytorach te płytki są wam pokazywane w formie takiej książkowej, czyli wy patrzycie na nie, stojąc przed nimi, i, i, I ta płytka też inaczej wygląda w ten sposób, niż jakby będzie położona na podłodze. I na to też trzeba zwrócić uwagę, niestety. Więc tak to, tak to mniej więcej wygląda. Więc warto się dowiedzieć, czy te płytki są bardziej w jednej tonalizacji, w jednym odcieniu, czy mają jednak wiele odcieni. I, i jak do tego podejść? Oglądać zdjęcia w katalogu, pytać może na stronie producenta, na stronie www. jego też będą jakieś dodatkowe zdjęcia, które będzie można zobaczyć. Czy ten model naśladuje konkretny styl? Co mam na myśli? Weźmy sobie pod uwagę taką sytuację, że chcecie, aby te podłogi były w stylu betonowym, żeby przypominały podłogi, mają być w miarę gładkie o jakimś tam efekcie betonu, więc kiedy idziecie do sklepu, to żeby nie marnować czasu, możecie powiedzieć, że chcielibyście zobaczyć płytkę o efekcie betonu, a nie interesują was marmury, nie interesują was kamienie, nie interesuje was efekt granitu, czy, czy jakichś tam innych rzeczy, i możecie spokojnie takie, takie płytki obejrzeć. Dzisiaj już też są takie wersje, gdzie na przykład macie płytki beton łączony z drewnem, efekt betonu łączonego z drewnem. To też może być ciekawym rozwiązaniem. Możecie iść do sklepu i, że tak powiem, mierzyć w rzeczy bardzo już przygotowane, w to, co Was interesuje, bo, i to jest taka rzecz z doświadczenia, ja obsłużyłem kilka tysięcy ludzi, kilka tysięcy klientów. Miałem i powiem wam tak, im więcej widzicie, tym bardziej będziecie się czuli zagubieni w pewnym momencie. Więc może warto czasami sobie wcześniej pomyśleć o tym, jaki styl ma mieć wasze mieszkanie, jakie będzie miało wykończenia, jakie będzie miało meble, co w nim będzie. I wtedy na podstawie tego idziecie do, konkretnie do salonu i mówicie, jaki styl będzie, jaki styl płytek was interesuje. To ułatwiło wam na pewno znacznie. Jeżeli chodzi o wybór pracę o wybór płytek, jeżeli, jeżeli um, ustalicie sobie z góry, jaki styl ma być, efekt drewna. Ok, efekt drewna. Idziecie do salony, mówicie, że chcecie mieć w, w, tam w domu efekt gres e, o efekcie drewna, i wtedy oni wam pokażą gres o efekcie drewna. Nie będziecie musieli kombinować, nie będziecie oglądali 200 tysięcy różnych innych płytek, które tylko wprowadzą chaos. I co ważne, kiedy są jasne idee, jasne pomysły, to nie ma na końcu czegoś tego, a co by było, gdybym kupiła tamte płytki? Czy kupił tamte płytki? A co by było, gdyby? Więc no, warto jakiś tam konkretny styl mieć już tak mniej więcej w głowie i się tego trzymać. Czy te płytki są rozodporne? Macie na przykład taką sytuację, że montujecie gresy, na przykład no, włoskie gresy, tudzież moje gresy są wszystkie mrozoodporne, i nawet te najbardziej gładkie możecie montować na zewnątrz. Aczkolwiek nigdy nie zalecam montażu płytek tych R9, R10 na zewnątrz. Chociażby z tego względu, że jeżeli są to powierzchnie, są to balkony, tarasy niezakryte, zacznie padać deszcz, to jest to tragedia gwarantowana a zwłaszcza jak są jakieś małe dzieci, czy przyjedzie jakaś rodzina z dziećmi, to będzie mokre. Jadą na tym jak na lodzie. Dziecko nie opanuje, dziecko nie ma takiej równowagi, nie opanuje, przewróci się, uderzy głową i jest tragedia. Nigdy nie, R, nie montujcie R9, R10 takiej powierzchni antypoślizgowej na zewnątrz, o ile ta powierzchnia nie jest zakryta i nie jest ochroniona przed deszczem czy czymś mokrym. Mało tego, druga rzecz, jeżeli wam się coś wyleje, to od razu lepiej, żeby to było starte do sucha, bo to jest chwila nieuwagi. Starsza osoba wyjdzie, przewróci się, kości nie te, złamanie i później tylko problem. Ja zawsze przed tym przestrzegam. Zawsze, zawsze to jest jakaś moja największa obawa. Więc tak, czy te płytki są rozodporne? Jeżeli kupujecie płytki i chcecie mieć kontynuację, właśnie na zewnątrz, czyli na przykład ktoś Wam mówi, O proszę Pani, jeżeli chcecie też na zewnątrz, to są na przykład, jest możliwość, jak najbardziej, no to spytajcie się, czy one mają certyfikację, czy jest certyfikat, czy producent gwarantuje rozodporność i tego typu rzeczy. To jest bardzo przydatne, żeby potem nie było niespodzianki, że zamontujecie jakąś płytkę na zewnątrz i ona zacznie Wam pękać. No i co wtedy? No i wtedy jest problem. Więc takie pytanie też należy zadać, jeżeli chcecie stosować płytkę na zewnątrz. Jakie są rekomendacje odnośnie konserwacji, biegnacji płytek? Więc tak, to czego ja nie lubię, to co mnie zawsze irytuje, jak gdzieś ktoś mówi: Pani do marketu, pani pójdzie, kupi pani pierwszy, lepszy produkt, do podłogi będzie ok. Ok. Może tak być. <laughs> Natomiast to, na co ja uważam, że należy zwrócić uwagę, to numer jeden. Zacznijmy od na przykład podłóg. Było układano nowe płytki na podłodze, glazurnik je wymył, przemył i itd. I tak tak Natomiast to, co Wy powinniście zrobić, to powinniście kupić odpowiedni produkt, odpowiedni preparat, na przykład. I teraz tu ja się bazuję na moim doświadczeniu, bazuję się na producencie, którego znam, którego produkty mogę o tak zamkniętymi oczami polecić o każdej porze dnia i nocy. Jest to włoski producent Fila, tak, nazywa się tak samo jak ten, co koszulki robi, tylko, że on robi chemię, produkuje chemię, jest to, w Polsce jest dostępny. Włoski producent Fila, który na przykład ma taki produkt jak Deterdek, czy też PS87, Deterdek jest to produkt, który służy do mycia podłóg zaraz po budowie. Czyli właśnie glazurnik wyszedł, wymuł tą podłogę i Wam się wydaje, że ona jest czysta. Wy tam jeszcze możecie dowolny, kupić sobie produkt, w w, że tak powiem, yy, w markecie i nie domyjecie tej podłogi, to Wam gwarantuję. Dlatego ważne jest, aby zastosować produkt typu Deterdek, zastosować go zgodnie tak, jak jest napisane na opakowaniu z, tego, z tym, co zaleca producent, i wymyć dokładnie tą podłogę. Ponieważ ja wam gwarantuję, że jeszcze na tej podłodze jest dużo, dużo brudu, którego nie widzicie. Nie widzicie, którego nie domyjecie. Więc warto na przykład tym produktem, jeżeli chodzi o pielęgnację, też konserwację, przejdźmy sobie teraz wyżej, blaty. Zrobiliście blat z wielkoformatowego gresu, w Polsce tak zwanego spieku kwarcowego. I teraz... Są producenci, którzy na przykład, jeżeli zastosujecie blat levigato, poler na lustro, te produkty na przykład trzeba zaimpregnować. Ale to nie to, że wam powiedział, tam gościu, który montuje, powie: o, to trzeba zaimpregnować. Nie. Producent, zawsze pytacie producenta, bo są gresy, których nie trzeba już impregnować, tylko je montujecie, bo one są już, że tak powiem, zaimpregnowane gdzieś tam odpowiednio przystosowane przez producenta. I to nie jest tak, że to, bo to się świeci, to trzeba impregnować. To tak nie działa. Pytajcie producenta, i, i od producenta dostaniecie odpowiednią informację, jeżeli jeżeli zastos zastosowaliście na blacie, to co zrobić, jak zrobić, jakie produkty użyć. Bo widziałem już takie wtopy w Polsce, że głowa boli. Widziałem impregnowanie matowych blatów, co jest samo w sobie takie głupie, że to jest. To jest Chore. Nie, nie, no blat ma to wyimpregnować, no to jest chore, to jest porąbane. Więc y, trzeba zawsze się tutaj pytać producentów. Zrobiliśmy blat, y, panie producencie, co dalej? Jak to zaimpregnować? I teraz znowu powołam się na chwilę, która na przykład do, jeżeli trzeba takie produkty, trzeba takie blaty impregnować, trzeba takie blaty zabezpieczyć, no to ma produkt, który jest certyfikowany do tego, że może mieć kontakt z żywnością. Bo znowu zastosujecie jakiś impregnat, no o, bo ten impregnat, bo był tani, bo niemiecki, bo tamten, bo tu 200 rzeczy, to tak nie działa. Impregnat na blacie, gdzie jest kontakt z żywnością, musi spełniać odpowiednie normy, musi mieć odpowiednie certyfikaty. Więc nie to, że bo to tanie, czy tam drogie, bo to niemieckie, bo to niemiecko, chemio i tak dalej. No nie. To musi mieć... Wszystko spełniać normy musi być odpowiednie. I więc jeżeli ja mam blat, który muszę zaimpregnować, to stosuję środek, który będzie bezpieczny dla mnie, dla moich bliskich i nie, że jak położę tam e, szynkę, kiełbasę czy cokolwiek na tym blacie, no to on w kontakcie z tą chemią, która tam była, wywoła coś, co będzie dla mnie, nie wiem, rakotwórcze albo, albo tego typu rzeczy. Absolutnie nie. Pamiętajcie, jeżeli impregnacja, to odpowiednie produkty, i pytać producenta, jakie produkty producent zaleca, bo wtedy jest najmniejsze jest ryzyko zrobienia syfu. No i ja miałem sytuację z właśnie z, w Polsce zaimpregnowali, za, zaimpregnowali, spieprzyli blat, który był matowy, z matowych gresów robiony, tych tak zwanych spieków kwarcowych w Polsce, z matowych gresów był robiony, i oni to impregnowali, narobili, napaczkali, nasalali, nacudowali. Odkręcenie tego nie było łatwe. Na szczęście użyli włoskie produkty, gdzie ja miałem tam, tą... państwo ci do mnie zadzwonili, pokazali zdjęcia, powiedzieli, na szczęście, powiedzieli mi, co było użyte. Ja zadzwoniłem do tego producenta, tego, tego impregnantu, który w ogóle się za głowę złapał, mówi, że to w ogóle nie ma, nie ma przeznaczenia do, do kontaktu z żywnością, więc to już w ogóle historia. I powiedział mi, jakim środkiem ja to mogę domyć, żeby to ściągnąć. Później gorąca woda, i tak dalej, i tak dalej. No i później poszliśmy do innego producenta z, 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 z ten, na domycie jeszcze końcowe. Poleciłem drugi produkt, którym to praktycznie przywrócili do stanu fabrycznego matowe blaty. Ludzie, matko moja. Nie można, nie można, no nie, no, no trzeba, trzeba się zawsze pytać producenta. Więc każdy produkt ma jakiś swój produkt do zastosowania. Jeżeli będzie rdza się pojawi, bo stał regał w garażu i rdzą zabrudził gres, nawet niech to będzie gres techniczny, który wchłonie trochę tej rdzy i tego niczym nie domyjecie, to ja wam gwarantuję, że jest środek, który, że tak powiem, wylejecie w to miejsce, zostawiacie na pół godziny, potem to zmywacie i tej rdzy nie będzie. Wszystko ma swoje odniesienie w produktach my do mycia płytek, gresów, marmurów, kamienia i tak dalej, i tak dalej. Więc warto się tutaj dowiedzieć też, pytać producenta. Ale oczywiście w codziennym użytkowaniu, jak już ten gres domyjecie na przykład tym deterdekiem, że będzie... Primasol, jak to mówią, czy nie wiem, czy dobrze mówię, czy, czy ten, nie łapcie mnie zasówka. No to wiadomo, że później już jest kwestia taka, że normalnie takimi produktami z marketówki możecie sobie myć. Tam kupicie w Lidlu płyn do mycia podłóg i, i nic się nie stanie. Będzie ok, jak najbardziej, będzie ładnie, pięknie, będzie pachniało i będzie posprzątane. Więc tutaj jak najbardziej pełna zgoda. No i wygląda dostępność płytek. No to jest kwestia taka, czy oni te płytki mają. Na przykład możecie się zapytać, czy te płytki są już w magazynie. Bezpośrednio w Polsce, czy muszą zostać ściągnięte na zamówienie. Jeżeli mają już w magazynie, no to możecie od razu jechać samochodem sobie to załadować. Jeżeli natomiast jest to kwestia mm, związana z odbiorem we Włoszech, Hiszpanii, gdziekolwiek by to nie było, jakiekolwiek płytki nie kupujecie, no to musicie liczyć, że to jest kwestia tygodnia, dziesięciu dni. Zanim to zamówienie zostanie zrealizowane, mniej więcej tak to może wyglądać nawet do dwóch tygodni. Więc warto, jeżeli macie jakiś plan na położenie płytek, to warto się dowiedzieć, czy te płytki są dostępne, w jakim czasie do was dotrą, w jakim czasie będziecie mogli je odebrać. No i takie to już ostatnie, o ile dobrze pamiętam, czy mają Państwo ekipę montującą. Szanowni Państwo, ja na przykład współpracuję. Z kilkoma takimi firmami, które bezpośrednio biorą płytki i są też ekipy montujące tam. Taka usługa na dzień dzisiejszy, a mamy październik 2024 rok. Na październik 2024 rok, macie przewagę tego typu, że możecie oszczędzić na wacie. Tak, tak. Możecie oszczędzić na wacie. I teraz nie wiem, czy zdradzając to komuś, zrobiłem kuku, zrobiłem krzywdę, że to powiedziałem, czy będzie miał do mnie żal, czy nie. W każdym razie ja mam ekipy, na przykład na południu Polski, które po prostu płytka jest zamawiana, i przez tą samą ekipę, przez ten sam Salon, przez tą samą, przez tych samych jest. Powiedzmy sobie, jest połączenie dostawy materiału razem z montażem, i to sprawia, że to jest dużo tańsze, jeżeli chodzi o em, VAT. Na VAT-ie w tym momencie można oszczędzić, bo zamiast 23%, to o ile się nie mylę, jest to 8%. Więc warto? Uch, przepraszam, wzięło mnie. Warto. Więc tak to wygląda, i co? Czy to było już końcowe, ostatnie? Czy już się żegnamy? Żegnamy się. Moi drodzy, dziękuję. Mam nadzieję, że był to dla Was interesujący materiał. Będę wdzięczny za każdą subskrypcję. Jeżeli film się spodobał, spełnił Wasze oczekiwania, będę też wdzięczny za każdą łapeczkę w górę, za ten kciuk w górę. Bardzo dziękuję. Subskrybujcie. Będzie mi bardzo miło, bardzo fajnie. Bo wtedy widzę, że jest sens dzielenia się wiedzą dla większej ilości, że ludzie jednak obserwują, czyli warto, warto że tak powiem, poruszać wiele kwestii. Ja nie mam problemu w omówieniu nawet o, o, o rzeczach bardzo trudnych, o których może wam ktoś nie chce powiedzieć, dlatego komentarze. Na YouTubie, kochani, wjeżdżacie w komentarze, komentujecie. Pod tym filmem. Zadajecie pytania, jeżeli chcecie odpowiedzi na jakieś dalsze materiały. Mówię u mnie, jeżeli chodzi o, o płytki ceramiczne, ogresy, tego typu rzeczy. Dlatego ja zawsze powtarzam, że spieki kwarcowe to jest gres. Żeby ludzie wiedzieli, żeby nikt nie zrobił ich w balona tłumaczeniem, że o proszę pani, to nie, to jest coś innego, wyjątkowego, to jest lepsze od gresu. No nie może być lepsze od gresu, bo jest ogresem. nam Produkuje gresy, płyty gresowe. No, a jeżeli w Polsce jest ktoś, kto twierdzi inaczej, to ja zawsze mówię, proszę mnie podać do sądu, pójdziemy do sądu i tam w sądzie oni będą udowodniali, że to nieprawda. Ja mam dokumentację techniczną włoską, gdzie jest napisane przez samego producenta, że jest to gres porcela Dziękuję. Tyle w temacie mogę powiedzieć. Więc, więc tak to, tak to, moi drodzy, wygląda. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie suby, łapki w górę i komentarze. Zostawiajcie pytania w komentarzu. Ja z chęcią przygotuję kolejny materiał. Jeżeli będziecie potrzebowali, to może nawet i gdzieś tam na produkcję się wybiorę i do, do, do magazynu, gdzie na żywym przykładzie będę Wam pokazywał, omawiał daną problematykę, czy też dane, dany, dany produkt, dane rzeczy, dane sytuacje. Dziękuję i wszystkiego dobrego.